Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia kolejnego, 16. już odcinka serii Let's Play Pokémon Red Expanded Randomizer Nuzlocke. W poprzednim odcinku przechodziliśmy przez Rock Tunnel i niestety straciliśmy jednego członka drużyny znowu przez atak krytyczny, był to krytyczny Rock Throw, a straciliśmy niestety Havela. W tym odcinku zwiedzimy sobie Lavender Town, nie będziemy wchodzić do Ghost Tower, ponieważ nie mamy pewnego ważnego przedmiotu, który dostaniemy w mieście Celadon City i tam właśnie w tym odcinku będziemy zmierzać, w dzisiejszym odcinku. Oraz przypomnę drużynę, zrobię przypomnienie drużyny, ponieważ nastąpiły pewne zmiany. Mamy nowego członka, bo czymś trzeba było zastąpić jednak Havela i właśnie przechodzę do tego w tej chwili. Pierwszym Pokémonem w drużynie jest Fonz. Jest Fonzi, nasz mały, z tym swoim Ej. Na poziomie 25 typ Water Ground, czyli dość przydatny w mojej drużynie z racji tego, że większość mojej drużyny jest wrażliwa na ataki typu Rock. Atak 57, obrona 52, Speed Special trochę niższe, więc widać już, że będzie to bardzo defensywny Pokémon. Chociaż i tak jego obrona i jego atak nie mogą się równać z atakiem na przykład Havela, to bardzo niestety smuci. Zna ataki Tail Whip, Water Gun, Slam, który bardzo często nie trafia, jak może zauważyliście na montażu treningowym, jeżeli nie było to za szybko, i Amnezja, dzięki której podniesiemy nasz Special, co w sumie się przydaje do ataku na przykład Water Gun. Następnym członkiem naszej drużyny jest Thing, Pokémon, którego doskonale znacie, a ja go przynajmniej bardzo lubię, nie wiem jak wy, ale mi się bardzo podoba. Typ Bug Poison, atak 46, Defense i Speed bardzo wysokie i Special też dość względy. Widzicie, statystyki są takie średnie, ale naprawdę bardzo dużo wkłada w naszą drużynę, bardzo dużo potrafi zrobić i bardzo dużo potrafi obrażeń na siebie przyjąć, co mnie bardzo cieszy, jest to bardzo przydatny członek naszej drużyny. Ataki Ice Punch, Psybeam, Poison Stinky, Harden, no te dwa ostatnie ataki najchętniej bym zamienił na coś innego. Zobaczymy, może uda się coś zdziałać. Dodatkowo Slam Puppy na poziomie 30 już, jeszcze 4 poziomy do awansu i do ewolucji w Arcanine'a. Brakuje mi, bo na tym poziomie chcę go wyewoluować. Atak 62, czyli już widzimy, że atak jest wyższy niż jego special. Special 49, czyli też nie jest aż taki niski. Defense i speed w okolicach 44 i 48, tak jak widzicie. Typ fire, ataki bite, agility, ember i leer. Dobrze, Zuko. Następny Pokémon typ firefighting, atak 53, czyli dość wysoki i speed, po prostu poza skalę. I też czekamy na jego ewolucję. Też mi się wydaje, że to są 4 poziomy. I special taki względny, żeby chociaż troszeczkę wzmocnił takie ogniste, które są specjalne w tej generacji. Scratch, Fury Swipes, Ember i Magmash, to się nic nie zmieniło. Tsunami, Masakrator po prostu, atak 92, obrona 65, wszystkie w okolicach 60, tylko atak poza skalą, który bardzo ładnie się łączy z atakiem Trash. I naprawdę potrafi zdziałać cuda. Oraz wrócił do nas Slash na poziomie 26, atak 91, obrona 56, speed 64 i special 47, czyli widać, że też bardzo silnie atakujący Pokémon. Ataki Scratch, Slash, Outrage, Dual Chop i wydaje mi się, że z racji tego, że będę jeszcze ataku CAT potrzebował do kilku rzeczy w następnych odcinkach i praktycznie do bardzo dużej ilości rzeczy w tej grze, ponieważ CAT jest tutaj wymagany do większości rzeczy. Nauczę właśnie Slasha ataku CAT zamiast Scratcha i wydaje mi się, że to może nie będzie najlepsze rozwiązanie, ale będzie w każdym razie pozytywne, no bo zamieniam jeden atak normalny na drugi i będzie to zadawało też duże obrażenia, wierzcie mi. Tutaj chcę w swoim boksie wyciągnąć HM01. Wszystkie HM-y, wszystkie TM-y sprawdzałem, żadnego nie może nauczyć się Fonzi, więc na razie zostawiłem. HM01 wyciągnięty i teraz nauczę go Slasha. Mam nadzieję, że umie się nauczyć. I jeszcze w tym odcinku, pod koniec montażu treningowego, nakupiłem Super Repeli, kupiłem 20 Potionów i 10 Great Balli na wszelki wypadek, żeby złapać jakieś trudniejsze Pokémony. Contain Cut. Tak, chciałbym nauczyć Pokémona Cut i Slash. Nie ma żadnego problemu, może się go nauczyć. Tutaj zauważyłem, że jest tak zrandomizowany ten ROM, żeby każdy Pokémon mógł się nauczyć HM-ów, ponieważ może się zdarzyć tak, że na przykład będzie zrandomizowany, to jest na to naprawdę mała szansa, że będzie zrandomizowany tak, że żaden Pokémon nie będzie się mógł nauczyć jakiegoś HM-a,
Dlatego ustawili to tak, żeby każdy mógł. I wydaje mi się, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. I tak chcę nauczyć slasha cut i zapomnieć Scratcha po prostu. One to end, puff, slash zapomniał Scratcha i nauczył się ataku cut. Czyli zrobiłem wszystko, co chciałem w tym momencie. I teraz ruszę pozwiedzać Lavender Town wstępnie i ruszymy do Celadon City ścieżką numer 8 i później przekroczymy na ścieżkę numer 7. Chcę zdepozytować item, tak? Jak najbardziej. H-Zero One ląduje w boksie i mogę już ruszać na zwiedzanie. Teraz mogę wam na spokojnie odpowiedzieć na pytanie dnia. Moim ulubionym Pokemonem typu Dragon jest Tyrantrum. Wiem, że to jest... ma drugorzędny typ, ma podtyp smok, ale nie zmienia to faktu, że jest on naprawdę moim ulubionym. Jego sposób, jego zaprojektowania, ataki jakie się można nauczyć, wszystko po prostu i atak, i jego hidden ability nawet jest coś, co po prostu pokochałem tego Pokemona od pierwszego wejrzenia, od pierwszego przejścia gry Pokemon Y. This is Mr. Fuji's house. He's really kind. Czyli okazuje się, że he looks after abandoned open Pokemon. Czyli okazuje się, że Mr. Fuji nie ma tutaj, pana Fuji nie ma i wiemy doskonale, przynajmniej ja wiem, że znajduje się on w Pokemon Tower, w tej Ghost Tower, ale nie mamy tam na razie dostępu, ponieważ potrzebujemy Sleeves Cope, które otrzymamy w Celadon City po walce z niesamowicie dużą ilością, no niestety, członków Team Rocket. Where did he go? Czyli zostawił Pokemony i ruszył na pomoc. I tutaj prawdopodobnie jeszcze ciekawostka. Jeżeli się rozejrzymy, Nidorino będzie i powinien tu być jeszcze Cubone. Nie, nie ma Psyduck'a. W każdym razie w Mandze był Cubone w tym domku i było powiedziane, że jest to Cubone, którego matka, czyli Marowak, zginęła przez właśnie Team Rocket. Cubone. Co to tam? I had those horrible rockets. That poor Cubone mother. Tak jak mówiłem, pomyliłem po prostu domki. He was killed trying to escape from Team Rocket. Czyli Team Rocket po prostu zabił matkę Cubone'a i został on osierocony. Co jest troszeczkę smutne. I tutaj jest Name Writer. Hello, I'm the official Name Writer. Want to the rhyme nickname of your Pokémon? Nie chcę zmieniać żadnego imienia, bo wydaje mi się, że wszystkie są w miarę w porządku. Na dół też nie będę schodzić. Tu jest Pokémart, tu jest wieża. Właśnie. New Sleep Scope, tu jest jakaś reklama, Sleep Scope i to jest tutaj informacja, to jest dokładnie Pokemon Tower, tak jak myślałem. Dobrze, co ty mi powiesz? Do you believe in ghosts? Nie. Haha, I guess not. That white hand on your shoulder, it's not true. I to właśnie w Pokemon Origins było nawiązanie do tego i naprawdę to było anime Pokemon Origins, taki spin-off, można powiedzieć, gdzie była ta ręka widoczna. W którymś tam odcinku, bodajże w trzecim. Nie, jest to bardzo krótki spin-off i naprawdę go polecam, jeżeli ktoś z was jeszcze go nie widział. I w którymś tam odcinku była ta ręka widoczna. To przyznaję bez niczego. Dobrze, i na tej ścieżce, to jest ścieżka 8, czeka nas kolejny encounter i walki z nowymi trenerami. Wydaje mi się, że mogę na spokojnie zostawić Fonzę na pierwszym miejscu, najwyżej go później zmienię. To jest pierwszy trener, what a cute, round and fluffy Pokemon. Na pewno taki nie będzie, jeżeli ona go nam przedstawi. To jest Les znowu, czyli żegnałem się z junior trenerami i witamy z... Latios. No, drugi Pokemon z tego duła, Latios. Latiasa mieliśmy okazję złapać, niestety się nie udało. Latios na poziomie 22. Typ Psychic Dragon. Wydaje mi się, że wystawiając Slumpupiego będę w miarę bezpieczny i będę mógł użyć ataku, na nim ataku Bite. W szczególności, że używa dalej Psywave'a, który zadaje stałą liczbę, znaczy no nie stałą, ale losową, ale ograniczoną liczbę obrażeń poprzez współczynnik, który jest losowy. Albo pół, albo zero, albo półtora. Zależy po prostu. Super efektywny atak. Niestety Latios jest szybszy od nas, więc udaje mu się zaatakować przede mną. No teraz nie zadał praktycznie nic. Bite zadał całkiem spore obrażenia. Latios został pokonany. Slumpup otrzymał bardzo dużo doświadczenia. Następnym jego Pokémon jest Fracture, czyli wydaje mi się, że bez problemu mogę zmienić na Slash'a, ponieważ na pewno Slash będzie szybszy od Fracture. Tutaj na jakaś muszka. I użyć atako Outrage.
który jest super efektywny, jest bardzo potężnym atakiem, więc Rakshu powinien od jednego ataku zostać pokonany. Dokładnie tak się stało, 678 punktów doświadczenia. Le została pokonana. Stop! Klifery miała, ha, ciekawe. No w każdym razie to nie było klifery na pewno. I jeszcze do was prośba, tak samo jak w poprzednim odcinku, nie otrzymałem żadnych tematów do rozmów, żadnych tematów, które chcielibyście, żebym poruszył, albo jakichś pytań od was, jakichkolwiek, więc proszę was o to znowu. Jak macie jakieś pytania, na które chcecie, żebym odpowiedział, chcecie, żebym wyraził swoje zdanie, albo żebym poruszył jakiś temat, to napiszcie to w komentarzu, zostawcie mi to na Facebooku, zostawcie to na forum, w zależności gdzie oglądacie, i wydaje mi się, że to będzie dobre rozwiązanie i zawsze będzie ten odcinek trochę ciekawszy. Następny trener tutaj teraz przychodzi. It's a rambling gambling dude, czyli to jest kolejny gambler. Z gamblerami miałem do czynienia podczas streamingu montażowego wcześniej. Vermilion City, przy Vermilion City. Gambler wants to fight i ma Glaceona, czyli doskonałym wyjściem w tej sytuacji będzie Tsunami. Ponieważ Tsunami jest... Obydwa typy są super efektywne przeciwko Glaceonowi, a Glaceon nie zadaje też takich dużych obrażeń. Wydaje mi się, że Mach Punch powinien jednym atakiem go pokonać. Jak widzicie, tu już te poziomy Pokémonów wzrosły. O, czy jednak nie. Tailwhip nie trafił. Tu już te poziomy Pokémonów wzrosły i doganiają moje Pokémony, więc wydaje mi się, że w Celadon City Gym już będziemy na równi. Albo nawet w Team Rocket Hideout. Glaceon został pokonany, 470 punktów doświadczenia i Zuko awansował na poziom 29. Jesteśmy coraz bliżej tutaj ewolucji. Jestem ciekaw naprawdę, jak to będzie wyglądało. Czy chcę zmienić Pokémona? Oczywiście, że chcę zmienić Pokémona. Skantank jest typem rocznym, czego się boleśnie dowiedziałem niedawno. I wydaje mi się, że atak Thresh... No może nie tyle, że go pokona, bo nie pokona, utetaj slash, ale wysoka obrona Tsunamiego jednak robi swoje i Thresh, dwa Thresh'e na spokojnie z Skantanka pokonał. Dostaliśmy dość dużo punktów doświadczenia ze Skantanka, niestety nie udało nam się awansować na następny poziom. Miss the Big Score, 1680, czyli dość dużo, w szczególności, że mam teraz coraz więcej kasy. O, tutaj jest trawa, w której mogę złapać nowego Pokémona i właśnie, żeby się tam dostać, będę potrzebował Slash'a, jego ataku Cut. Muszę ataku Cut i wchodzę od razu w wysoką trawę, bez zastanowienia. I pierwszym Pokémonem na ścieżce numer 8 dla mnie będzie Scraggy. No i przyznam szczerze, że jest to dość dobry Pokémon, w szczególności wtedy, kiedy awansuję, i jeżeli uda mi się go tylko złapać, będę bardzo zadowolony. Spróbuję ataku Water Gun, ponieważ Fons ma straszny specjalny atak i jednak zadał on dość sporo, a spróbuję teraz użyć Great Balla, bo dlaczego nie, kupiłem 10, więc wydaje mi się, że będzie to dobre wyjście. Great Ball. Scraggy został złapany pierwszym Great Ballem, więc jednak jest troszkę lepiej niż jakbyśmy go próbowali łapać w przypadku Pokeboli. Może Scraggy został złapany i teraz będę musiał wymyślić dla niego Scraggy Shellfish, na pewno nie Shellfish. I to jest opis Omanyte'a albo Omastara. Czy chcę dać imię Scraggiemu? Jasne. To jest Pokémon walczący i mroczny, także jest to dość ciekawe połączenie. Ma strasznie workowate spodnie. Znaczy spodnie, to jest niby element jego skóry, element po prostu jego ciała, ale jest strasznie workowate i zawsze je musi pociągać, przynajmniej tak jest. A nie wiem, więc teraz muszę się solidnie zastanowić nad imieniem dla niego. Mógłbym go nazwać po jakimś youtuberze, którego Scraft jest maskotką, ale nie chcę tego zrobić, chcę wpaść na coś swojego. Jest to ciężkie. No cóż. Hmm.
posłużę się po prostu jakimś imieniem zwykłym, angielskim i wydaje mi się, że Scraggy'ego mógłbym spokojnie nazwać Joe. Więc Scraggy Joe ląduje w boksie. O, muszę sobie jakoś poszerzyć bazę imion, które mógłbym wymyślać dla Pokemonów. Więc Scraggy Joe ląduje w boksie, ja pójdę uleczyć swoje Pokemony i będę kontynuował podróż ścieżką dalszą. Ścieżką numer 8. Dobrze, czyli teraz na szybciutko, bardzo szybko, no, względnie szybko, ponieważ nie chcę używać przycisku przyspieszenia, ponieważ i tak by to nic nie dało, tylko rozciągnąłby się filmik, z tego co zauważyłem, więc nie będę nic takiego robił. Tak, chciałbym uleczyć. Tak się cieszę, że wszystkie moje Pokémony są już w komplecie. W każdym razie szkoda mi bardzo, dalej tęskni za Havelem, bo jednak był to bardzo dobry Pokémon wbrew pozorom. Ruszam dalej. Już nieważne było, minęło. Trzeba się będzie postarać, żeby już żaden z moich Pokémonów nie zginął. Unit Strategy to Win This. Czyli nie wiem, jaki to będzie trener. Jestem bardzo ciekawy. I jest to Super Nerd, czyli przewija się tu bardzo dużo różnych trenerów o różnych skórkach, który posiada Ninkada, więc mogę na spokojnie Ponza zostawić, ponieważ Ninkada to jest typ Bug Ground i Water Gun będzie super efektywny przeciwko niej. Tak jak mówiłem, One Hit KO. Także co miałem powiedzieć? To. Nie zapomniałem, zaraz pewnie do tego wrócę. Aha, wiele ciekawych skórek jest tutaj, wiele różnych, więc wydaje mi się, że pytanie dnia z odcinka dzisiejszego będzie brzmiało tak. Jaka jest wasza ulubiona skórka albo wasza ulubiona klasa trenera w zależności od tego, jak na to patrzycie i dlaczego? I jeżeli zapomnicie tego pytania, to ono zawsze i tak będzie się znajdowało pod tym odcinkiem, jak już doskonale wiecie. W każdym razie Swolot teraz, mamy teraz Swolota na ekranie i wydaje mi się, że Saigin powinien go pokonać, albo przynajmniej wystarczająco dużo obrażeń zadać, żeby to było 2-hit KO. Tak jak myślałem, które w Amnesia, czyli Swolot, zwiększa swój special, co jest tyle niedobrze, w tej generacji nie ma jeszcze podziału na special attack i special defense, co już wiecie doskonale i o tym już pewnie parę razy wspominałem. I Swolot, zwiększając swój special, zwiększa i to, czyli atakuje silniej i ma większą obronę. I Fonza zaawansował na poziom 26, z tego to dobrze widziałem. Więc jest to takie... Amnesia w tej generacji jest taki ulepszony Coal Mine. Super Nerd is about to use Pro Key. Czy chcę zmienić Pokémona? Tak, chcę zmienić Pokémona. Dlaczego nie? Wystawię Fonza, bo mogę. I Pro Key nie powinien zadać za dużych obrażeń mojemu tutaj menowi. I spróbuję tego nieszczęsnego Slama. Water Pulse. No nie zadał za dużo. I Slam na szczęście trafi i powinien z tego... Nie pokonał niestety. Dobrze, spróbuję jeszcze jeden small screen. No i teraz zaczynają się schodki, ponieważ Slam już ma niską celność. I będzie teraz nie trafiał praktycznie cały czas. Spróbuję jeszcze jednego Slama, jak nie uda mi się. Zostałem sparaliżowany i Slam nie trafi. Dobrze, zmieniam Pokemona teraz z powrotem na... Może nie na Tsunamiego, ale może na Pinga. I Ping powinien tutaj teraz podziałać co nieco. Small screen osłabi znowu moją celność. I Psybeam nietrafiony, jeszcze jeden small screen, masakra po prostu. Skończ mnie rzucać, bo chciałbym w końcu ciebie trafić. Dobrze, na szczęście Lig nie zadaje za dużo i Psybeam znowu nie trafi. Water Pulse też nie powinien zadać za dużo obrony, ponieważ jak widzicie Thing ma niesamowite obrony, ale po prostu bardzo dobre. Ice Punch trafia na szczęście i został Proki pokonany. 145 punktów doświadczenia otrzymały moje Pokémony. Pokonaliśmy Super Nerda. I Logical 550 Pokédolarów. Uleczę teraz. Mam tu jakieś Paralyze Healer. Oczywiście mam 3 jeszcze. Uleczę Fonziego. I on dalej będzie na pierwszym miejscu i będzie zdobywał biernie doświadczenie, jeżeli będę go po prostu zmierał. Tutaj teraz mam do walki 4 trenerów. Pierwszy już się ze mną zmierza w tym momencie. I jest to znowu Super Nerd. Wants to fight. Wysła Tyranta. W każdym razie Tyrant to...
Tyrantrum wygląda tu niesamowicie fajnie i niesamowicie dobrze jest zaprojektowany, a teren wygląda, jakby ktoś po prostu usiadł na czaszkę i tak spłaszczył. Dobrze, w każdym razie Watergun jest nie super efektywny. Wystawię tutaj Thinga. Mam nadzieję, że tu nie jest błąd w tym momencie. Stomp. No stomp nie zadaje za dużych obrażeń i Ice Punch od Thinga powinien tego Tyranta pokonać. Bo jest to super efektywny atak. Tyrant to jest typ Rock Dragon, a jak wiecie, typ Ice jest super efektywny przeciwko typowi Dragon. 199, czyli bardzo mało punkty doświadczenia. Super Nerd został pokemonany. Tak, Super Nerd został pokonany. Ice Tail is cool. 650 pokadolarów, dobrze. I teraz będę miał walkę z trzema lesami prawdopodobnie. A jak Doran są... Nie doczytałem, bo nacisnąłem już przycisk. Dobrze, les pierwsza i to na pewno nie będzie Nidoran, tylko Luxio. Co w każdym razie mogę wykorzystać i mogę tutaj zostać Fonzem, ponieważ ataki elektryczne mnie nie dosięgają z powodu tego, że to jest również Ground Type. A Ground Type jest... Czemu ja użyłem? Amnesia, chciałem użyć Slema. Dobrze, Bite. No Bite nie zrobił nic, przez to, że właśnie ta Amnesia wzrosła. Jak już mówiłem, ataki elektryczne nie zmieniłem, ponieważ Fonz jest w połowie typem Ground. Slam znowu nie trafi, jeszcze jeden slam, tak mnie to nerwuje. Potrzebujemy jakiegoś lepszego ruchu, żeby się nauczył Fonz. A, jeszcze bym nie pokonał. Dobrze, spróbuję teraz ataku Water Gun. Bite znowu nie zadał za dużo obrażeń, tak jak myślałem, ale był flinch ataku. Dobrze, Water Gun trafił. Będę musiał potem uleczyć Fonza. Przynajmniej jednym super powszechnym. 625 punktów doświadczenia i Mofi. W takim razie mogę wystawić tutaj Zuko. Będę teraz się skupiał troszeczkę na Zuko, bo wydaje mi się, że za dużo uwagi poświęciłem po prostu Slampapiemu. A Zuko ewoluuje troszeczkę wcześniej, z tego co wiem. Jeżeli nie, jak wiecie, jak macie jak sprawdzić, to dajcie znać pod spodem, na którym poziomie ewoluuje Monferno w Infernape'a. Wiem, że to sobie mogę sprawdzić również po odcinku, ale chciałbym, żebyście też mi to powiedzieli. Będzie to takie delikatne nawiązanie, delikatna interakcja właśnie z widzami. Super efektywny Ember. Mopin poległ, 729 punktów doświadczenia i Les została pokonana. Why? No, bo nie umiesz Pokemonów i nie umiesz walczyć, więc przegrywasz. W każdym razie, super potion. Mam ich całą 20, więc no, nie tyle, że szastać na prawo i lewo, ale mogę je spokojnie używać, żeby leczyć swoje Pokemony. Thinga jeszcze uleczę, ponieważ Thing jednak robi swoje w tym zespole i jest bardzo przydatny i każde życie, którego mu ubywa, jest szansą, że będziemy go potrzebować później i na przykład nie stracimy go, jak uleczę go w tym momencie. Dobrze. Les wants to fight. Wysyła Kyurema. Cudownie. To w takim razie ja wystawię tutaj może... Nie wiem. Może wystawię tutaj Zuko. A dlaczego? Spróbujemy. Atak Good Fighting będzie super efektywny przeciwko Kyuremowi. Mag Punch powinien zadać dość solidne obrażenia, tak jak myślałem, to jest 2 hit KO. Ice Beam nie zada mi za dużo obrażeń, no trochę zadał, ale jednak nie jest to super efektywne, więc przyjąłem to dzielnie, zniósł to nasz Zuko. Kyurem został pokonany, 625 punktów doświadczenia dzielone na dwa Pokémony. Handaur, więc mogę tutaj zostać na Handaura i zaatakować go atakiem Mach Punch, ponieważ Handaur to jest typ roczny i to będzie znowu super efektywne i widzicie sami, jak ta kreska spada. Dodatkowo atak krytyczny, który prawdopodobnie nie miał w ogóle znaczenia. Zuko, 339 punktów doświadczenia. Beedrill, więc też mogę zostać, bo dlaczego nie? Beedrill jest dość szybkim Pokémonem, ale jeden Ember powinien go bez problemu załatwić, w szczególności, że jesteśmy szybsi. Znowu krytyczny. Bardzo mnie to cieszy, jak już mówiłem, bardzo często będziecie widzieli ataki krytyczne w tej generacji od właśnie Zuko i od Infernape'a już później wyewoluowanego, ponieważ jest to dość szybki pokonał. Zuko awansował na poziom 30, pokonałem Les i została mi chyba jeszcze jedna, miał? Coś. 360 pokedolarów i ostatnia. We must Luxy standing here like this. No, wygląda to trochę dziwnie, bo się stoją sobie tak w rządku na środku drogi, na środku ścieżki i no... Tyle dobrze, że walczą z Pokemonem. I właśnie Les ma 5 Pokemonów. Pierwszym jej Pokemonem jest Rumpel.
to spróbuję ataku slam. Slam trafił. I pokonał Rumble'a. Jest dobrze. Następnie pokonanym jest Tyrant, więc tu od razu zmieniam na Zuko i makończuję go na śmierć. Może taki bakłażan zamiast głowy. Nie mogę. Dobrze. Mach punch. Bo został pokonany Tyrant. Dobrze. Jaki następny Pokémon? Arcen. No, czyli prewolucja tego, co zniszczyło mojego Pokémona w poprzednim odcinku. I atak. Nie zada za dużo obrażeń. Wydaje mi się, że Mach punch też go pokona. Dokładnie. W szczególności, że jesteśmy 11 poziomów ponad nim. Victory Bell. No, zmienię tutaj na Snapapiego, ponieważ Zuko jest na dość niskim poziomie życia, a nie chciałbym go stracić, a Snapapi również dobrze sobie poradzi z Victory Bellem. Ember, super efektywny, różnica 11 poziomów. Victory Bell został pokonany, 896 punktów doświadczeń, coraz więcej tego doświadczenia zdobywamy, a jak widzicie Snapapi jeszcze nie awansował poziomie. I Wingull. Wingull, no to będzie ciężki pokon dla mnie. Spróbuję Tsunamiego, ponieważ ataki wodne też coś dość sporo obrażeń zadają w większości mojego teamu. Znaczy no w większości, ale dwóm członkom na pewno. Dobrze, Thresh. Wingull od razu został pokonany. Ale została pokonana i będziemy zmierzać do Celadon City. Teraz już chyba nie ma tutaj żadnych trenerów, z tego co mi się wydaje. Tak jak myślałem. Tu jest chyba jeszcze jeden. Alright, let's load the dice, czyli kolejny gambler. Tutaj ten odcinek, widzicie, też jest pełen trenerów, pełen przechodzenia, ale już wydaje mi się, że najbliższe odcinki to na pewno będzie przechodzenie Sleep Scope, przechodzenie po Sleep Scope, czyli przez Sleep Company, przez Rocket Hideout, przez Celadon City Gym i powrót do Ghost Pokémon Tower. Gambler wants to fight Nidorino, czyli wydaje mi się, że najlepszym przeciwnikiem kontra Nidorino będzie Kling, ponieważ atak psychiczny zada bardzo dużo obrażenia, a Nidorino to jest jeszcze typ czysto poison. No i znowu, tak nie myślałem, więc Kling naprawdę, jego moveset na razie nie jest jeszcze kompletny i chciałbym mieć na przykład Sludge Bomba albo jakiś silniejszy Sludge na przykład na nim jako atak. No, w każdym razie zobaczymy. I zauważcie, że to jest członek naszej drużyny, który jest najdłużej z nami, bo jest z nami od odcinka drugiego. Dobrze, Gambler is about to use Solossus. Solossus to jest typ psychiczny, więc mogę wystawić Slampapiego i użyć ataku Bite. Slampapi. Dobrze, Bite tutaj zrobi swoje. Okej. Okay. Krytyczny, super efektywny Solossus poległ. I ostatnim jego Pokémonem jest Weeping Bell, gdzie atak Ember powinien go one-shotować. Dobrze, czyli został od razu pokonany jednym atakiem. 645 punktów doświadczenia Snapapi awansował na poziom 31. Jest to bardzo dobre, cieszy mnie to bardzo. Jeszcze tylko 3 poziomy zostało i będziemy mieli Arka. No, jest! 1540, cudownie. Czy tu coś jest? Jakieś przejście? Tu jest. Unfierce tu, czyli będziemy musieli przynieść mu coś do picia i to jest właśnie kolejny ten, bo to jest droga do Saffron City i żeby dostać się do Saffron City będziemy musieli przynieść strażnikowi coś do picia i będziemy to musieli właśnie kupić Celadon City na najwyższym piętrze, no, centrum handlowego Celadon City i przy okazji będzie to możliwość kupienia TM-ów, które są również zrandomizowane i mogą być to jakieś ciekawe rzeczy tam do kupienia. A tam wants to fight Kraindos. No Kraindos jako skamielina, jako no dinozaur również można go uznać, wygląda o niebo lepiej niż Tyrant. Dobrze, ale wydaje mi się, że Water Gun tutaj powinien zrobić swoje, ponieważ Kraindos to jest typ czysto rock i 300 punktów doświadczenia otrzymaliśmy i był to Talonflame, więc zostajemy tutaj na pewno. Talonflame bardzo ładnie wygląda. Będzie na pewno szybszy ode mnie. Ember nie zada praktycznie nic. W szczególności zobaczcie, ile Fons już ma życia. Fons już ma 100 punktów życia, więc jest to chyba najwięcej z moich Pokémonów. Nie wiem jak Gyarados, ale Gyarados jest od niego 3 poziomy wyżej. Podpalił mnie. No to ci wyszło. W każdym razie Talonflame został pokonany i Metagross, więc to może być moment krytyczny w tym let's playu, ponieważ
no, Metagross też potrafi zniszczyć dość dużo. Jest bardzo ładnie zaprojektowany. Trochę krzywy jest ten X na jego czole, ale no, nie przejmowałbym się tym za bardzo. W każdym razie, Ember, powiedzcie mi, że to, no, zwanshotuje. Tak, a tak krytycznie udało się, bo miałbym naprawdę ciężko, jeżeli by tylko nie pokonało i jeżeli udałoby mi się wyprowadzić jakiś potężny atak. 1092 punkty doświadczenia i Chansey, więc zmieniam tutaj na Zuko i Zuko powinien jednym atakiem pokonać tą Chansey. Już jesteśmy 30 minut w głębi odcinka, ale będę chciał dostać się do Celadon City, przynajmniej do samego wejścia do Pokémon Center, żeby potem już nie, znowu tak jak ostatnio, nie zabierać czasu z następnego odcinka. Super efektywny, część została pokonana, 1092 punktów doświadczenia, czyli dokładnie tyle samo co Metagross, bo część daje bardzo dużo punktów doświadczenia. Co tu jest? Czy mogę tutaj wejść? Mogę. Aha, tu jest Underground Path, którą będę musiał przedostać gdzieś dalej. W każdym razie chyba tam będę musiał przejść, ponieważ tu już nic nie zrobię. Czyli teraz będę musiał wkroczyć na Underground Path i dostać się na ścieżkę numer 7. Wydaje mi się, że tutaj nie będzie żadnych trenerów, wręcz jestem tego pewien. Tu podobnież leżą gdzieś przedmioty ukryte, ale nie będę ich szukał, bo specjalnie mi na nich nie zależy. Ale z racji tego, że są randomizowane, może tu wpadnę podczas, po prostu poza wizją, poza nagrywaniem odcinka i sprawdzę, czy coś się tutaj dzieje. Czy ty mi chcesz coś dać? Czy ty mi chcesz coś powiedzieć? I had a sleepy Pokémon appeared near Celadon City. Czyli Snorlax po prostu się pojawi i Snorlaxa będziemy mogli zbudzić. Są dwa Snorlaxy w tej grze. Jeden jest obok Celadon City, a drugi jest tam koło ścieżki, właśnie koło Vermilion City. Troszeczkę dalej może. I w każdym razie to oba te Pokémony będą zrandomizowane. Nie wiem, czy to będą te same Pokémony, ale wiem, że będziemy mogli złapać dwa Snorlaxy w tej grze. Znaczy, no, Pokémony za Snorlaxy. I będą się one liczyły jako Pokémon stałe w tej grze. I pierwszy encounter na ścieżce numer 7 to jest... Mówiłem wam kiedyś, że przydałby mi się tutaj trawiasty typ. I Skidoo i Gogoat to są naprawdę niesamowite trawiaste typy, ponieważ potrafią bardzo duże obrażenie na siebie przyjąć i są bardzo silnie atakującymi Pokémonami, więc Skidoo na poziomie 22 jak najbardziej mi cieszy, ale Fons na pewno wychodzi stąd teraz, ponieważ jest podpalony. Razor Leaf nie trafił. Spróbuję go zaatakować Poison Stingiem. Myślę, że to nie zabije. No, tak jak myślałem. Wydaje mi się, w szczególności, że użył teraz taką Leech Seed, więc zmienię sobie Pokémona na, powiedzmy, Zuko. Nie będę go atakował, bo nie chcę go pokonać w żaden sposób. I nie zmienię teraz Zuko, bo zauważyłem, ile ma życia. W każdym razie, Skidoo jest na wystarczająco niskim poziomie życia, żeby mógł go złapać w Ultra Balla. Znaczy w Ultra Balla, bo jeszcze co ja gadam. Great Balla, ponieważ mam je kupione. 2, 3. Dobrze, Skidoo został złapany. Tak chcę nazwać Skidoo. I teraz mam zagwostkę. Ponieważ, no, jak zawsze przy nazywaniu Pokémonów, ja już, nie wiem, na samym początku prawdopodobnie mówiłem, że ja mam straszne problemy z nazywaniem Pokémonów, ale od tego jest nazwę, żeby się tego nauczyć po prostu. I Skidoo jest typ roślinny, służy jako skuter, czasami służy po prostu jako środek transportu. Jest to koza, bodajże, z tego co pamiętam. Jak bym mógł nazwać Skidoo? To jest... Dobrze, rzucę losową literę i zobaczę, co z tego wyjdzie. M. Zaczniemy od M. M jest dobre. Mo... Mo... Nie, idiot na pewno nie mor... Dobrze. Nazwę go Morty. Skoro już jesteśmy tak daleko, to wyjdzie na to, że będzie to Morty. Morty Skidoo. Kolejny Pokémon złapany.
i dociera do BPC. Coraz więcej Pokémonów udaje mi się złapać. Cieszy mnie to niezmiernie. I wydaje mi się, że teraz już będę mógł na spokojnie wkroczyć do Celadon City, ustawić się przed Pokémon Center i się z wami pożegnać i doprowadzić ten odcinek do końca. Tak jak myślałem, jesteśmy w Celadon City. Jesteśmy przed Pokémon Center. W każdym razie, dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się wam podobało. Wiem, że miałem parę problemów z nazywaniem Pokémonów i jest, niestety to jest taka moja bolączka, bo nie mam naprawdę czasami pomysłu na to. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, jeżeli nie chcecie, żeby te Pokémony, które złapałem w tym odcinku, się tak nazywały, również dajcie mi znać pod spodem, ponieważ mamy Nameratera zaraz obok, będę mógł to bez żadnego problemu zmienić, jak tylko będę mógł, albo sam zmienię, jak wpadnę na coś nowego. W każdym razie, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli podoba wam się ta seria, jeżeli podoba wam się ten odcinek, jeżeli chcecie, żeby pojawiało się tego więcej i więcej, dajcie znać, przyciskając ten przycisk like pod spodem, żebym wiedział, że wam się to podoba. Dodatkowo, subskrybujcie mój kanał, ponieważ tylko jak to zrobicie, będziecie otrzymywać informacje o tym, co się dzieje na tym kanale. Oraz zapraszam was na swojego Twittera, na którym wrzucam również ciekawe informacje. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.